Do tanga zaproszą nas Argentyńczycy. Tak, ja tylko nim odpowiem jedno zdanie, które miesiąc temu wypowiedziałem. Mam do was apel, do dziennikarzy TVP, żebyśmy o tym, co się dzieje na Ukrainie, nie mówili, że to jest wojna. To jest po prostu ludobójstwo. A to jest naprawdę wielka różnica. Ale my natomiast... też tak mówimy, że to jest ludobójstwo, które dzieje się w czasie tej wojny, którą rozpętał Władimir Putin. Dlatego mówię, nie można mieć wojna. Ludobójstwo i koniec, bo to się ma utrwalić. My wszyscy Polacy powinniśmy tak mówić. Panie Janie, ale ja chcę zapytać jeszcze w kontekście Rosjan, bo mówił pan, żeby nie nazywać tego wojną, tylko ludobójstwem. A jak pan odnosi się do tych sportowców rosyjskich, którzy tak protestowali, kiedy FIFA chciała ich wykluczyć z mundialu? Jak pan widzi na arenach sportowych właśnie Rosjan, którzy, nie wiem, przypinają sobie zetkę do koszulek sportowych? Jak pan do tego podchodzi? Nie widzę ich w ogóle i oni powinni zostać, i to powinno być jasno powiedziane przez władze sportowe całego świata. Wykluczeni jesteście do momentu, sekund. Dopóki prezydentem będzie Władimir Putin. Koniec 20 kroku. Sekund. Janek, aby to było jak ta kolaboracja z Putinem? 10 sekund? 8 sekund? Nie ma takiej możliwości. Wszyscy powinni zostać wykluczeni, którzy popierają ludobójstwo, nie wojnę, powtarzam. Którzy popierają, Janek na prezydenta FIFA. Bardzo jestem dziękujemy. Za. Życzymy dobrej...